Witam w specjalnym wydaniu magazynu Sport Echo 24. Dzisiaj mamy fantastycznego gościa, bo jest z nami finalistka Igrzysk Olimpijskich na 1500 metrów Zosia Enaui, która niedawno przeprowadziła się do Wrocławia i biega po naszych pięknych parkach. I dzisiaj Zosia pokaże mi, jak się dobrze rozgrzać do biegu, bo właśnie wyglądam mniej więcej jak biegacz. Proszę Państwa, zgodnie z obietnicą pokażemy teraz, jak dobrze się rozgrzać z naszą finalistką Igrzysk Olimpijskich Zosią Enaui. Oddaję jej mikrofon. No to co, no to zaczynamy. Na początek chciałabym, żebyśmy rozgrzali ręce. Do tyłu wymachy. Obszerne wymachy, pięknie, tak? I w miarę dynamiczne, bo zaraz zaczniemy biegać. W drugą stronę odkręcamy. Wstajemy w luźnym dla siebie rozkroku i rozgrzewamy bioderka w jedną stronę i w drugą stronę odkręcamy. Troszeczkę rozgrzewamy sobie kolanka, także też obroty w jedną stronę i zaraz odkręcamy w drugą. Rozgrzewamy kosteczki, bo to też ważna sprawa, także obroty w jedną i w drugą stronę. Myślę, że fajnie by było jeszcze troszeczkę się porozciągać statycznie, że tak powiem. Także do przodu jedna noga i rozciągamy mięśnie. I zmieniamy nogę oczywiście, tak jest. Jeszcze żyjemy, tak jest. Także co, pewnie parę skipów na początek, tak? Czyli skipy A. To może pan pokaże, bo ja skip A, czyli unoszenie wysokie nóg, tak jest. Tak jest i jeszcze rączkami też pracujemy od razu przy tym. Do przodu ręce tak jak do biegania, tak jest. O, super, super, super. I teraz skip C, czyli coś takiego, tak jest. I też pracujemy rękoma, z tego względu, że to jest bardzo ważne. Tak. I co? Taka mała, delikatna rozgrzewka, żeby sobie nic nie zrobić. No i zaczynamy biegać. Zosia Enaui jest jedną z naszych najlepszych i najbardziej obiecujących lekkoatletek młodego pokolenia. Biega dystans 1500 metrów i 800. Jest córką Polki i Marokańczyka. W wieku 2 lat przyjechała do Polski i zamieszkała na Pomorzu. To finalistka Igrzysk Olimpijskich w biegu na 1500 metrów w Rio de Janeiro, a także srebrna medalistka Mistrzostw Europy Juniorów. Specjalizuje się w biegach średnich i długich. Dlaczego przeprowadziła się ze Szczecina do Wrocławia? Troszeczkę sentyment. Troszeczkę też to, że uważam, że tak naprawdę to miasto jest najpiękniejsze w Polsce. Także jak mnie mogło tu nie być, jak tu jest tak pięknie? A z czego wiąże się ten sentyment? Szczęściem wiąże. To są troszeczkę sprawy osobiste, że tak powiem, ale mam tu wielu przyjaciół. Mam tu dawne miłości, że tak powiem, we Wrocławiu. Także co? Także to miasto znam naprawdę dobrze. Nasza lekkoatletka ma bardzo ambitne plany. Chce studiować na Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Plany sportowe najbliższe także ma ambitne. A jutro już do Torunia wyjeżdżam na meeting z cyklu World Indoor Tour. Parę dni później mamy też w Toruniu zawody halowe Mistrzostwa Polski Seniorów. Co dalej? Tak naprawdę ja planuję zakończyć po Mistrzostwach Polski swój sezon halowy, z tego względu, że chciałabym się naprawdę dobrze przygotować do sezonu otwartego. Trzymamy mocno za nową wrocławiankę kciuki i mocno wierzymy w jej medal na Igrzyskach Olimpijskich. Koszykarze Śląska już 14 lutego w Walentynki zagrają z Pogonią Prudnik. Przeciwnik jest jak najbardziej w zasięgu wrocławian, którzy w lidze są 9. Pogoń jest na 13. miejscu. To jest bardzo ważny mecz dla Prudnika i dla nas. Prudnik walczy o dobre miejsce po rundzie zasadniczej. My jeszcze mamy szansę na awans do playoffów. Czyli obydwa zespoły są mocno zdeterminowane, żeby wygrać. Co będzie kluczem? Zatrzymanie dwóch najlepszych zawodników, dwóch najstarszych zawodników, Grzesia Morzaka i zawodnika Prostak.
to jest najważniejsza kwestia. Za koszykarzy Śląska Wrocław 14 lutego w Walentynki będziemy bardzo mocno ściskać kciuki. To jest przecież też doskonały pomysł na przykład na randkę. Będziemy ściskać też kciuki za trenera Radosława Chyrzego, niezwykle charyzmatycznego zawodnika, który teraz ma wielką szansę udowodnić, że jest także bardzo charyzmatycznym trenerem. Dla Sport Echo 24 Łukasz Ciona.